Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zaczniemy nowy temat. Tym razem rozmawiać będziemy o zobowiązaniach, czyli obligationes. Proszę przypomnieć sobie raz jeszcze systematykę instytucji Gaiusa, w której jurysta podzielił prawo na dotyczące osób, rzeczy i skarg. W prawie dotyczącym rzeczy omówiliśmy już prawo spadkowe i prawo rzeczowe. Teraz przechodzimy do zobowiązań. Dlaczego prawo zobowiązań również znajduje się w tej części poświęconej prawu dotyczącemu rzeczy? Otóż zobowiązanie też jest rzeczą, tyle że niematerialną. Spróbujmy zastanowić się, co wyróżnia zobowiązania, co je charakteryzuje przede wszystkim. Proszę pamiętać, że do tej pory mówiliśmy głównie o prawach władczych, takich jak własność czy prawa na rzeczy cudzej. To były takie uprawnienia, przy których uprawniony chroniony był skargami skutecznymi względem każdej osoby, która naruszała jego prawo, czyli skargami in rem, skutecznymi erga omnes. Teraz wkraczamy w materię zobowiązań, czyli takich stosunków prawnych, w których ochrona jest ograniczona tylko do stron tego stosunku prawnego. A zatem dla zobowiązań charakterystyczne będą actiones in personam. Skargi skuteczne wyłącznie między stronami inter partes. Czym wobec tego jest zobowiązanie? Najłatwiej zdefiniować jest je jako węzeł prawny, który łączy dwie strony. Te strony to wierzyciel i dłużnik. A ten węzeł prawny, który strony łączy, polega na tym, że dłużnik zobowiązany jest do spełnienia na rzecz wierzyciela jakiegoś świadczenia. Czyli, żeby zrozumieć, czym jest zobowiązanie, musimy wyobrazić sobie te dwie strony, wierzyciela i dłużnika, i świadczenie, które dłużnik na rzecz wierzyciela musi spełnić. Juryści rzymscy wyróżniali wobec tego trzy takie zasadnicze elementy rzymskiej obligatio, rzymskiego zobowiązania. Po pierwsze, z tego, co powiedziałam, wynika jego względny charakter. Co to znaczy względny charakter? Ano właśnie fakt, że zobowiązanie to jest ten węzeł prawny między wierzycielem a dłużnikiem. A zatem jedyną osobą uprawnioną do tego, żeby domagać się spełnienia świadczenia przez dłużnika jest wierzyciel. Co dalej? Kolejna kwestia to zaskarżalność. Żeby powstało zobowiązanie, musi ono być zaskarżalne, czyli musi istnieć jakaś skarga, przy pomocy której wierzyciel będzie chroniony. Czyli taka skarga, którą wierzyciel będzie mógł wytoczyć przeciwko dłużnikowi w celu wymuszenia na nim spełnienia świadczenia. Trzecim elementem rzymskiej obligatio, o którym piszą rzymscy juryści, jest właśnie to świadczenie, czyli obowiązek dłużnika spełnienia określonego świadczenia względem wierzyciela. O tym świadczeniu można powiedzieć wiele, ale spróbujmy zastanowić się przede wszystkim, na czym ono może polegać. Świadczenie mogło według rzymskich jurystów polegać na jednym z trzech zachowań. Dare, facere albo prestare. Dare, czyli dosłownie dać, oznaczało zachowanie dłużnika polegające na przeniesieniu na wierzyciela własności jakiejś rzeczy. Facere to mogło być jakiekolwiek zachowanie dłużnika, w tym również jego bierność, czyli non facere. Natomiast prestare to jest czasownik, który ma szalenie szeroki kontekst znaczeniowy, może oznaczać w zasadzie wszystko. Ale żeby jakoś Państwu uzmysłowić, jaki charakter w tym przypadku mogło mieć działanie dłużnika, powiem tak, jeśli by w trakcie trwania zobowiązania wynikła jakaś szkoda, na przykład z winy dłużnika rzecz będąca przedmiotem zobowiązania uległaby zniszczeniu, wówczas ten czasownik prestare był stosowany po to, żeby pokazać, że na dłużniku ciąży odpowiedzialność odszkodowawcza wynikająca z jego winy. Czyli na przykład prestare dolum,
Tak, odpowiedzialność wynikająca z winy umyślnej, prestare culpam. Odpowiedzialność wynikająca z tego, że dłużnik, wprawdzie nieumyślnie, ale jednak swoim zawinionym działaniem doprowadził do zniszczenia takiej rzeczy. Świadczenie w prawie rzymskim musiało spełniać pewne określone warunki, wymogi, po to, żeby zobowiązanie w ogóle powstało. Przede wszystkim świadczenie musiało być możliwe do spełnienia, zarówno z prawnego, jak i faktycznego punktu widzenia. Chodzi tutaj o to, żeby nie doszło do takiej sytuacji, w której z góry wiadomo, że dłużnik świadczenia z jakiegoś powodu spełnić nie będzie mógł. Dlaczego? Po pierwsze, niemożność faktyczna. Gajus podaje tutaj przykład świadczenia polegającego na wydaniu komuś hipocentaura. Ponieważ hipocentaury nie istnieją, wobec tego takie świadczenie jest z faktycznych przesłanek niemożliwe do spełnienia. Natomiast prawną przesłanką może być na przykład fakt, że rzecz, która byłaby tutaj przedmiotem świadczenia, jest na przykład wyjęta z obrotu. Co to mogłoby być, nie wiem, mury miejskie, tak? Gdyby ktoś chciał komuś sprzedać, no to takie świadczenie jest niemożliwe do spełnienia. Dalej, świadczenie musiało być możliwe do określenia w pieniądzu, czyli musiało mieć swoją wymierną wartość. Kolejna kwestia. Świadczenie nie mogło być sprzeczne z prawem ani dobrymi obyczajami, czyli nie mogło być oparte na jakiejś przyczynie niegodziwej. Świadczenie musiało być wyraźnie określone w chwili zaciągania zobowiązania albo musiało dać się określić w przyszłości. O co tutaj chodzi? Chodzi mianowicie o to, że ja spokojnie mogę się z kimś umówić, że sprzedaję mu na przykład przyszłoroczne plony. Wprawdzie to świadczenie nie jest określone w chwili zaciągania zobowiązania, natomiast da się określić w przyszłości. Tak? Czyli nie jest to świadczenie niemożliwe do spełnienia. Kolejna kwestia dotycząca zobowiązań to jest kwestia pewnych podziałów. Podziałów zobowiązań, które są zresztą aktualne również w prawie współczesnym, a które ułatwiają ich klasyfikację. Po pierwsze, zobowiązania możemy podzielić na jedno- i dwustronne. Zobowiązanie jednostronne to jest takie zobowiązanie, w którym dana strona stoi wyłącznie w pozycji albo dłużnika, albo wierzyciela. Takim zobowiązaniem jest na przykład umowa pożyczki. Pożyczka to jest taki kontrakt, który zostaje zawarty w momencie, w którym jedna osoba drugiej wręcza przedmiot pożyczki, na przykład pieniądze. I w tym momencie ten, kto te pieniądze dostał, staje się dłużnikiem, ten, kto te pieniądze wręczył, staje się wierzycielem. I tyle. Natomiast zobowiązania dwustronne polegają na tym, że obie strony znajdują się jednocześnie w pozycji dłużnika i wierzyciela. Przy czym zobowiązania dwustronne mogą być takimi od samego początku, od momentu zaciągnięcia zobowiązania. I to są tak zwane zobowiązania dwustronne równoczesne. Tu chodzi o taką sytuację, jak na przykład w wypadku umowy kupna-sprzedaży. Od samego początku sprzedawca jest z jednej strony wierzycielem, bo może domagać się pieniędzy za sprzedany towar, i dłużnikiem, bo musi ten towar wydać. Natomiast nabywca jest dłużnikiem, dlatego że musi zapłacić, a wierzycielem, dlatego że może domagać się wydania mu towaru. Natomiast liczne zobowiązania należą do kategorii zobowiązań dwustronnych nierównoczesnych, czyli takich, w których wprawdzie początkowo pozycje stron są jasne, jedna jest dłużnikiem, a druga wierzycielem, natomiast później dochodzi do sytuacji, w której pierwotny dłużnik staje się wierzycielem, a pierwotny wierzyciel dłużnikiem. Dlaczego? Najczęściej dlatego, że ten dłużnik poniósł jakieś nakłady na rzecz albo odniósł jakąś szkodę wynikającą z tego zobowiązania.
Załóżmy, że powiedzmy Marek użyczył Tytusowi osiołka. Użyczenie to jest taki kontrakt, w którym jedna osoba daje drugiej rzecz oznaczoną indywidualnie, z której ta druga osoba może korzystać nieodpłatnie, a następnie musi zwrócić tę samą rzecz w stanie niepogorszonym w momencie upływu terminu, na który została zawarta umowa. No i teraz, jeżeli na przykład na tego osiołka, w związku z tym, że ten osiołek był u tego, kto go dostał w użyczenie, powstały jakiekolwiek koszty niebędące nakładem koniecznym. Czyli no wiadomo, że karmić tego osiołka trzeba, ale jeżeli trzeba było zrobić coś nadzwyczajnego, wówczas pierwotny dłużnik, czyli ten, który wziął rzecz w użyczenie, stawał się wierzycielem, bo mógł żądać rekompensaty zwrotu tych poniesionych nakładów. Drugim podziałem zobowiązań jest podział na zobowiązania dobrej wiary, czyli bona fidei, i ścisłego prawa, czyli stricti iuris. Chodzi tutaj o zakres swobody sędziego przy rozstrzyganiu sporu wynikającego z danego zobowiązania. W przypadku zobowiązań stricti iuris sędzia jest ograniczony do tego, co znajdzie w formułce procesowej otrzymanej od pretora. Nie może brać pod uwagę dodatkowych okoliczności, zasad dobrej wiary itd. Chyba że ma w formułce wpisaną jakąś ekscepcję, jakiś zarzut procesowy. Natomiast w przypadku zobowiązań dobrej wiary swoboda sędziego jest znacznie szersza i ma on możliwość brania pod uwagę wszelkich okoliczności, jeśli tylko uzna to za stosowne. W takich formułkach nie musi być już ekscepcji, ponieważ klauzula dobrej wiary znajdująca się w danej formułce procesowej wystarcza sędziemu do tego, żeby wziąć pod uwagę dodatkowe okoliczności. I wreszcie trzeci podział, podział na zobowiązania cywilne i naturalne. Szanowni Państwo, tutaj chodzi o to, czy zobowiązanie było wymagalne, czy też nie. Zobowiązanie cywilne jest zobowiązaniem, w którym świadczenie jest wymagalne i to oznacza, że wierzyciel może domagać się od dłużnika spełnienia tego świadczenia w sposób skuteczny przy pomocy skargi. Zobowiązanie naturalne to jest takie zobowiązanie, w którym od dłużnika nie można się skutecznie domagać spełnienia świadczenia przy pomocy skargi. Przypomnę Państwu teraz taki termin, z którym Państwo już się spotkaliście, mianowicie czynność prawna kulejąca, negotium claudicans. Wyobraźmy sobie, że pupil, czyli podlegający tuteli niedojrzały chłopiec, zawarł umowę kupna-sprzedaży z swoim sąsiadem Tytusem. Kupił od niego konia. No i teraz ze względu na fakt, że zrobił to bez zgody swojego opiekuna, bez zgody tutora, po jego stronie powstało zobowiązanie naturalne. Natomiast po stronie Tytusa powstało zobowiązanie cywilne. Co to znaczy? To znaczy, że Tytus nie może się od Marka domagać zapłaty za konia skutecznie przy pomocy skargi. Natomiast Marek może domagać się wydania konia od Tytusa. Zobaczcie Państwo, gdzieś nam się tutaj gubią trochę zasady słuszności, no bo jak to, prawda? W tego typu przypadku możemy rozważyć trzy możliwe scenariusze. Scenariusz pierwszy jest taki, że obie strony spełniły już swoje świadczenia. Czyli Tytus wydał konia, Marek za niego zapłacił. Czy w takiej sytuacji Marek będzie mógł się domagać zwrotu swoich pieniędzy? Bo przecież nie musiał zapłacić. Nie, dlatego że zgodnie z zasadami słuszności on po prostu spełnił świadczenie wzajemne. Czyli tutaj jest wszystko w porządku. Nie można postawić żadnego zarzutu, że coś się stało w sposób nieuczciwy.
Gdyby było tak, że żadna ze stron nie spełniła jeszcze swojego świadczenia i Marek domaga się od Tytusa wydania konia, wytacza przeciwko niemu skargę, nie oferując jednocześnie świadczenia wzajemnego. W takiej sytuacji sędzia również wstrzymałby się z zasądzeniem na rzecz Marka, aż on zaoferuje świadczenie wzajemne. Natomiast w sytuacji, w której Tytus wydałby konia, natomiast nie otrzymałby zapłaty i sam wystąpiłby ze skargą przeciwko Markowi, przegrałby, dlatego, że właśnie skutecznie nie może się domagać zapłaty przy pomocy skargi. Czyli proszę zwrócić uwagę, zobowiązanie naturalne to nie jest takie zobowiązanie, które nie powstaje, które nie istnieje, które jest nieważne. Ono jest. Problemem jest tylko kwestia jego zaskarżalności, przy czym, jak Państwo się zorientowaliście z tych trzech przypadków, które omówiłam, to nie jest tak, że w przypadku czynności prawnej kulejącej ta strona, która zaciąga zobowiązanie cywilne, jest zawsze pokrzywdzona. Nie. W większości wypadków działają tutaj zasady słuszności. Tylko w sytuacji, kiedy to ta strona wytacza skargę, rzeczywiście nie może skutecznie domagać się od drugiej strony spełnienia świadczenia. Kolejna kwestia, bardzo istotna, która troszeczkę być może wyjaśni te wcześniejsze rozważania, to jest kwestia podziału zobowiązań. Innymi słowy, kwestia źródeł zobowiązań, podziału zobowiązań ze względu na ich źródła. Czyli innymi słowy, spróbujmy zastanowić się nad tym, skąd zobowiązanie się bierze, jakie jest jego źródło. My jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni do tego, że zobowiązanie kojarzy nam się z jakąś umową. I owszem, umowy to jest jedno ze źródeł zobowiązań, ale tylko jedno. Natomiast rzymskie klasyfikacje źródeł zobowiązań obejmowały ich więcej. Pytanie, jakie? To wszystko zależy od tego, o jakim okresie mówimy. Jeszcze w instytucjach Gajusa mamy do czynienia z podziałem źródeł zobowiązań na dwie kategorie. Gajus wyróżnił zobowiązania ex contractu, z kontraktów, z umów, i ex delicto, czyli z czynów niedozwolonych. Proszę zwrócić uwagę wobec tego, że delikt, czyn niedozwolony, stanowi źródło zobowiązania. Jeżeli zatem na przykład Gajus ukradłby coś Aulusowi, to Gajus jako złodziej staje się dłużnikiem, natomiast Aulus jako okradziony staje się wierzycielem. To też jest węzeł zobowiązaniowy. Inaczej wyglądający wprawdzie niż w przypadku kontraktów, ale jest to również węzeł zobowiązaniowy i również będą tutaj nam działały skargi in persona. Sam Gajus jednak zauważył, że ten podział na dwie kategorie jest podziałem, któremu pewne przypadki zobowiązań umykają. Nie da się ich zaklasyfikować ani do jednej, ani do drugiej grupy. W związku z tym Gajus właśnie w dziele, które stworzył później, w dziele o charakterze monograficznym, z którym już mieliście Państwo do czynienia, mianowicie Res Quotidianus Ive Aurea, dodał do tych dwóch kategorii zobowiązań jeszcze trzecią. Zobowiązania ex variis causarum figuris. Te varie causarum figure to są inne źródła zobowiązań, inne przypadki, inne sytuacje, które nie są ani kontraktem, ani deliktem i w związku z tym wymykały się temu pierwszemu podziałowi. Dopiero w instytucjach justyniańskich ten bardzo duży worek, jakim były varie causarum figure, worek pojemny, mieszczący w sobie różne zobowiązania, mające bardzo różny charakter i słabo porównywalne, został rozdzielony na dwie części. I w instytucjach justyniańskich mamy już czwór podział zobowiązań. Według Justyniana zobowiązania wynikać mogły po pierwsze z kontraktów, po drugie jak gdyby z kontraktów, po trzecie z deliktów i po czwarte jak gdyby z deliktów. Ex contractu, quasi ex contractu, ex delicto, quasi ex delicto.
o co chodzi z tym quasi, co to jest to jak gdyby. Chodzi o to, że w instytucjach justyniańskich wyodrębnione zostały z jednej strony zobowiązania, które w jakiś sposób przypominały zobowiązania kontraktowe, z drugiej strony zobowiązania, które przypominały zobowiązania deliktowe. Spróbujmy się zastanowić, na czym to podobieństwo polegało. Po pierwsze ustalić musimy, co jest taką cechą konstytuującą kontrakt. Co jest potrzebne, żeby doszło do zawarcia umowy. Tą cechą jest, proszę Państwa, porozumienie stron. No bo jeżeli na przykład zaciągam kogoś pożyczkę, to dlatego, że ja tego chcę i ta druga strona też tego chce. Jeśli zawieram umowę kupna-sprzedaży, najmu, użyczenia, czegokolwiek, wynika to z faktu, że ja porozumiewam się z drugą stroną po to, żeby zawrzeć z nią kontrakt. Natomiast zobowiązania quasi ex contractu to są takie zobowiązania, które wprawdzie przypominają kontraktowe, ale brakuje w nich właśnie tej przesłanki porozumienia stron. Przypomnijcie sobie Państwo instytucję tuteli. Tutor odpowiadał przecież za majątek pupila. Odpowiadał za jego stronę, za jego interesy, musiał się potem rozliczać, było można przeciwko niemu wystosować skargę. Ba, tutor też w przypadku poniesienia nakładów na majątek pupila mógł przeciwko pupilowi po osiągnięciu przez niego dojrzałości też wytoczyć skargę. Czyli co to jest? No, ewidentnie zobowiązanie. Ale brakuje nam tutaj tego elementu porozumienia, bo przecież to nie tutor umawia się z pupilem, że będzie jego opiekunem. Skąd się bierze tutor? Z testamentu, z decyzji pretora, czy wreszcie z ustawy, tak jako najbliższy agnat. Natomiast brakuje tego elementu porozumienia. Podobnie jest ze znanym Państwu legatem damnacyjnym. Przecież legatariusz przy legacie damnacyjnym dysponuje skargą przeciwko dziedzicowi obarczonemu tym legatem. To jest actio ex testamentu. Czyli między nimi tworzy się węzeł zobowiązaniowy. Ale z czego on wynika? No nie z faktu, że te dwie osoby się między sobą jakoś porozumiały, tylko z testamentu. Z testamentu sporządzonego przez spadkodawcę. A zatem zobowiązania jak gdyby z kontraktu, to są takie zobowiązania, które wprawdzie przypominają kontraktowe, ale brakuje w nich tego elementu porozumienia. Wobec tego zobaczmy, co konstytuuje delikt. Delikt to będzie na przykład kradzież, rabunek, wyrządzenie szkody w cudzym majątku, zniewaga. Każdy delikt opiera się na winie, a zatem wina to jest właśnie podstawa odpowiedzialności deliktowej. Z deliktu odpowiada się na zasadzie winy. A teraz spróbujmy sobie zobaczyć, co to są te zobowiązania, gdyby z deliktu. Oczywiście będzie nam tutaj brakowało przesłanki winy. Pytanie, czym ją zastąpić? Wyobraźmy sobie, że w kamienicy takiej rzymskiej insuli czteropiętrowej na czwartym piętrze ktoś wynajmuje mieszkanie. I do tego mieszkania wpuścił na czas jakiegoś święta swoją rodzinę, dosyć liczną. Ogólnie w mieszkaniu panowała bardzo radosna atmosfera, wszyscy się cieszyli, dzieci biegały i tak dalej. Na parapecie postawione były jakieś ceramiczne naczynia. I te biegające dzieci je pozrzucały. Pod spodem gdzieś na chodniku ktoś miał rozstawiony jakiś stragan i te wypadające z okna naczynia wyrządziły szkodę na tym straganie. Kto będzie odpowiadał? Nie te dzieci, które je zrzuciły. Nie rodzice, którzy za dzieci byli odpowiedzialni. Tylko osoba zajmująca dane mieszkanie. Nie właściciel tego mieszkania, tylko ta osoba, która w danym momencie zajmowała to mieszkanie. Mógł to być na przykład najemca. Dlaczego? On odpowiada dlatego, że decydując się na to, że będzie w tym mieszkaniu mieszkał, bierze na siebie ryzyko. Ryzyko, że coś wypadnie albo wyleje się przez okno i wyrządzi szkodę. W związku z tym
mamy tutaj do czynienia z odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, a nie na zasadzie winy. Czyli zwróćcie Państwo uwagę. Kontrakty, jakby kontrakty. Tu porozumienie, tu brak tego porozumienia. Delikty, zobowiązanie jakby z deliktu. Tu zasada winy, tu zasada ryzyka. I to jest ten czwór podział, który stanowi podstawę prawa zobowiązań również w późniejszych czasach. Zwróćcie Państwo uwagę, że wtedy, kiedy mówiliśmy sobie o tych podziałach zobowiązań, wspominałam o tym, że niektóre zobowiązania są jednostronne, inne dwustronne. Większość zobowiązań kontraktowych będzie miała charakter dwustronny. Tylko wyjątkowo spotkamy się z zobowiązaniami jednostronnymi. Natomiast delikty będą zobowiązaniami jednostronnymi. Jeśli chodzi o zobowiązania dobrej wiary i ścisłego prawa, znowu większość zobowiązań kontraktowych to będą zobowiązania dobrej wiary, tylko wyjątkowo będą się tam pojawiały zobowiązania ścisłego prawa, natomiast z deliktami będzie odwrotnie. Tutaj delikty będą zobowiązaniami ścisłego prawa. Następnym razem zajmiemy się poszczególnymi zobowiązaniami. Zaczniemy od zobowiązań kontraktowych, a później powoli przejdziemy do następnych kategorii. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.